Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0, gramy na 10 minut, kontynuujemy kolejny odcinek. Serdecznie Wam dziękuję za fajne komentarze. Wiem, że ta seria się bardzo podoba, bo jest praktyczna, jest tłumaczona, ja sobie z tego zdaję sprawę. Sam bym też chętnie pooglądał świetnych polskich przede wszystkim arcymistrzów, którzy by się podzielili swoją grą. Wiem jak jest, bardzo się z tego cieszę. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i zachęcam do tych łapek, to pomaga w pozycjonowaniu filmów. No, YouTube lubi łapki, więc dzięki serdeczne i lecimy z tematem Odpalamy 806 przeciwnik, gramy E4. No, spróbujemy w tym odcinku wbić 900 ranking, żeby przejść przez próg 1000, taki magiczny próg. Dobra, skoczek C3, mamy obronę skandynawską. Szach tutaj, szach nic nie daje. Ok, zagramy skoczek F3. Od razu zrobimy za chwilę roszadę. Pewne sytuacje się już zobaczcie, powtarzają. Tutaj e, może w ogóle zbić, czy to zostawić? Hmm. Zastanawiam się, zostawię to, po prostu zrobię ruszadę. Jeżeli on zbije, e, to chyba odbije pionkiem z D, żeby mieć otwartego gońca. Z drugiej jednak strony, jak odbiję tym pionkiem, to będę miał możliwość zrobienia centrum. No, bardziej chyba mnie to przekonuje, żeby zrobić centrum. Skoczek C6, zobaczcie, jak gość szybko gra D4 i grozimy prostymi widełkami na D5. Jednak w dużej części partii przykładów raczej tym pionkiem trzeba do centrum zbijać, jeżeli się na to już decydujemy. No i w końcu gość się zamyślił: Zobaczcie, jest roszada, jest dobrze. Gość nie ma roszady i ma problemy z Hetmanem. No dobra, widzi to, ale gramy i tak D5, tego skoczka odpędzamy, on nie może wejść do centrum, więc jak nie może wejść do centrum, to go odpędzamy, dlaczego by nie? Tam jeszcze była fajna. W sumie fajna była groźba goniec B5. Dobra, jest skoczek na C na A5. Tutaj myślę, że. Taki ruch jest ciekawy. Ja bym tego Hetmana bardzo chętnie gonił, tylko po tym ruchu się zastanawiam, czy nie F4. Dobra, zagramy tak. Spróbuję męczyć tego Hetmana. Dlaczego by nie? Poza tym jeszcze po takim ruchu jest chyba tutaj opcja ciekawa. Tak, chyba jest taka opcja ciekawa, bo nawet tak jak się zasłoni, to tu, jak on wybije. O, to teraz jest ta opcja również. Tak, goniec na, chociaż wiecie co? Jeszcze jest bardzo ciekawą opcją goniec f4, żeby tu na związanie pójść, ale ten skoczek potem nie ma za bardzo jak ruszyć, żeby zrobić mu krzywdę, a chyba to działa bardzo dobrze, bo jak król pójdzie tutaj, to widły, znaczy to mat, a jak pójdzie tu, 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 tu wymiana hetmanów i na końcu tak są zdobycze materialne. Goniec na b5, zdobycze materialne bez, bez dwóch zdań, bijemy, jeżeli on zbija tutaj skoczka, to zbijamy tutaj, dajemy szacha. On zbija nam gońca i my zbijamy wieżę. Tak, to przewidziałem. Tutaj można chyba zbić tu. Jeżeli spiję skoczek, to zbijemy Hetmana. Tutaj, tutaj bierzemy wieżę. Bijemy na C6. Gość może myśli, że on wybije, ja wybiję, on wybije i będzie do przodu. A tu się okazuje, że jest zbicie figury, która broniła tego skoczka. Więc, jak pionek odbija, bijemy i zobaczcie, mamy tutaj wieżę za chwilę, bo jest szach. Więc, wieża więcej w tej całej konfiguracji, nam się to fajnie ułożyło. No i gitarka, mamy to. Uganda w ogóle, gramy z gościem z Ugandy, ciekawe. No, goniec się zasłonił. Oczywiście bierzemy wieżę. Można było wtrącić szacha również, ale to już nie ma ogromnego znaczenia. No, tutaj, oczywiście, jest atak na wieżę. Dajemy szacha. Gość się zasłania. W porządku. Myślę, że. O, drugą wieżę wprowadzimy. Właśnie. Wieża B1. Szukamy wolnej linii dla kolejnej wieży. Tutaj myślę, że zagramy sobie nawet A4. Możemy zagrać C4. C4. On odbije prawdopodobnie i jedziemy wieżą. Tam będziemy go męczyć. dobra to bierze na B8 król i bierzemy kolejną wieżę. Można też tutaj pewnie dać szacha, ale to nie ma co się rozdrabniać. Nie ma co tutaj za dużo kombinować. Trzeba, grać, trzeba próbować grać proste szachy, jeżeli jest taka możliwość. Ok, bierzemy wieżę. I tu już nawet możemy zbić na E7, uprościć pozycję. Tylko pytanie, czy chcemy. Nie, no, to wyprowadźmy końca na A3. Tu przytrzymamy przy okazji pionka, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę wielkiego. Tu będę celował. Oczywiście mogłem też zbierać pionki. Zaraz do tego dojdziemy. Mogę cofnąć. A nie gońca na D5 nie mogę. Bo tutaj jest atakowany ten goniec. Ciekawe. Goniec na 6, ale zobaczcie, jak walczy gość. Walczy nieustępliwie. Dobra, biorę pionka. Za chwilę wjadę wieżą gdzieś tam, bo tutaj myślę, że już kompletnie gość nie ma szans. Znaczy, można zagrać też wieżą na D1, zagrać gońcem, wybić. O, nawet tutaj sam przeciwnik pomaga. Wieża D1, zagramy za chwilę gońcem na D5. Ja myślę, że tutaj też nie ma. Co za dużo komentować tej pozycji. No dwie wieże więcej, no to już każdy z nas powinien spróbować to zrealizować. Tutaj jest już nieunikniona wymiana gońca z A2. Niektórzy po prostu lubią grać w szachy, bo lubią przestawiać figury. To też ma swój urok. Sama, samo, sama, sama przyjemność z przestawiania figury jest ciekawa. Ja na przykład bardzo lubię grać na żywo w szachy na transmisyjnych szachownicach. To są takie szachy bardzo ładne, jeśli chodzi o wykonanie. Napijemy no, kolejnego pionka. Jeżeli przeciwnicy tu będą długo grać, bierzemy kolejnego pionka z szachem, weźmiemy figurę. Nawet jak tutaj król pójdzie, to no, mogę oczywiście zagrać wieżą, obronić tą wieżę, ale to po prostu będę brał ostatni materiał przeciwnikowi. Szach i wezmę kolejnego pionka. A no, nawet mogę wziąć tego już pionka i zasuwać. Gość gradomata I Maciek. OK, lecimy dalej. E4. Wietnam 853. Cały świat gra w szachy, słuchajcie, cały świat gra w szachy. W ogóle Polska to jest bardzo. Polacy są bardzo dobrzy w szachy. W ogóle yy, uważam, że świetnie gra. Młode pokolenie świetnie gra w szachy. Mówię tutaj takich, o takich juniorach 14 lat, 12, 14, 16 do 18 czy 20. To tutaj świetnie, świetnie, świetnych mamy juniorów, takich bardzo ambitnych i, yy, i silnych graczy. Dobra, mamy tak, yy, zagramy d4, czyli partię szkocką, a bardziej gambit szkocki mnie interesuje. Po wybiciu na d4, goniec na c4, będziemy sobie grać, o ile przeciwnik zbije. Jeżeli będzie bicie do samego końca, to super. Hetman w centrum się zachowuje wtedy dobrze, bo za bardzo nie ma co go zaatakować. Też się nie musimy tym w ogóle przejmować. Jest sk skoczek na f6. Dobra, gramy tak, jeżeli on zbije tu, zagramy goniec na C4 z pułapką atakowania tam. Teraz tak, atakujemy na F7. W ogóle mamy teraz taką opcję hetman D5 z opcją zbicia i z opcją wzięcia skoczka, więc pułapka zostawiona, a przy okazji Roszada gotowa. No i pułapka się udała. Hetman D5. Zobaczcie, że skoczek nie może nigdzie pójść, żeby nie został zbity, a w kolejnym ruchu grozi na F7 bicie. Więc nawet jak skoczek zagra tutaj, to dostanie od gońca łupnia i grozi mat na F7. Proste pułapki na tym etapie jeszcze mogą się zdarzyć. Albo może nie tyle co pułapki, to co wykorzystanie słabych ruchów przeciwnika. No tutaj 7 ruchów to w ogóle bardzo, bardzo szybko. No i lecimy dalej. E4 Przeciwnik Wielka Brytania. Spróbujemy znowu zagrać podobną opcję. No właśnie, jak gramy jakiś debut, to warto go męczyć, 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 grać, ulepszać, sprawdzać błędy, żeby się doskonalić w tych otwarciach. F6 w ogóle. Łee. Nie jest to dobry ruch, tylko kwestia tylko, jak wykorzystać. Ruch pionkiem z F nie jest dobry. Nie no, zagramy sobie po prostu gońcem na C4, zobaczcie, będziemy celować tutaj w przestrzeń na F7 i poczekamy na rozwój wydarzeń. Tutaj po prostu zrobimy sobie roszadę. Nawet chyba bicie... Od razu. A nie wiem, czy dawało jakieś korzyści. Może teraz będzie dawało korzyści, jak już mam gońce na C4. Bo bicie tu, bicie tu i skoczek po prostu na G5 i tam się pakujemy. Wydaje mi się, że w tym stylu coś można tutaj podziałać. Zobaczymy, jak, jaki ruch przeciwnik zagra. Poszło G6. Ok, mam pewien pomysł. Zbijemy tutaj. Jeżeli on zbije, zagramy gońcem. On zagra gońcem. I zagramy Hetmanem na D5 z opcją mata. Znowu ten sam motyw się pojawi. Dobra, i Hetman D5. Perfidnie na mata. I nawet chyba nie ma jak się przed tym bronić, bo tutaj figury się zaplątały. Skoczek H6 to bijemy po prostu skoczka. On mata się obroni. Jak zagra skoczkiem, straci skoczka, bierze F8, no to bijemy wieżę. I na F7 cały czas grozi mata. Zobaczcie, te same motywy. Cały czas motywy się powtarzają, prawda? Na wyższym oczywiście poziomie to takie rzeczy się już nie dzieją tak często. Ale to nie szkodzi. Warto na pewno takie rzeczy próbować wykorzystywać. No to mat w dwóch. Na f7 idzie król na d7 i goniec na e6. OK, wszystko jest bardzo podobne. Lecimy dalej. 841 ranking. Gramy z Pakistan, proszę bardzo. E4, gramy E5. Czy będzie szewczyk? Czy będzie szewczyk? Nie będzie. Co mnie cieszy. Grajmy normalne szachy, ale H3, zbyt zachowawczo. Już tutaj takie. Zagramy po prostu D5 do centrum pionki i figury. Grajmy po ludzku. Zobaczcie, goniec jest y, zablokowany. Brzydko to wygląda. C4, no to ciekawe. C4, C4 zagrał. Hmm, może tak w ogóle na F4, tutaj bicie, bicie. Ale gdy damy punkt D4 przeciwnikowi, ten nasz skoczek może tędy żeby przeszedł. Trochę długa droga. Tutaj, tutaj to tak. Um, za długo myślę. Nad takimi prostymi rzeczami. Zastanawiam się tutaj. A dobra, wiecie co? Zagram na f4. Pozwolę mu wybić gońcem. Będę miał parę gońców. Zagra d4, to zagra. Zagramy sobie gońcem, zrobimy roszadę. Bez wielkiej filozofii. Może nie jest to najlepsze posunięcie. T tak czuję podskórnie, że może najlepsze nie jest. I nie chodzi mi o to, żeby tutaj atakować. Jak zostanę odpędzony g3, to idę sobie na e6 i wskakuję tutaj. Albo wskakuje na C5 w ogóle. Też bardzo ciekawe pole, bardzo dobre. Jeszcze skoczka na C6, braku, na C6 będzie brakowało. Tak też się dzieje. Goniec na C4. Nie na C5 jeszcze planuje. Skoczek poskakał trochę. Ale za to zobaczcie, co. Nie, no to tutaj. Tutaj, jeżeli goniec zagra z opcją zbicia, to mamy bardzo prosty ruch goniec D7. A teraz jeszcze grozimy stępem zagraniem skoczkiem na C5. To już w ogóle bajka. No i tak zrobimy. Od razu idziemy skoczkiem, bo to miejsce jest bardzo dobre. Otwiera się przy okazji, przy okazji goniec, który może zagrać na F5. Tutaj celujemy w piona słabość na D3, która się ukazała po ruchu C4. Dokładnie tak to się tak się też dzieje. No, od razu naciskamy na D3. Ten pionek już po prostu leci. Tu jeszcze jakaś ciekawa opcja jest. A. Nie, to nie działa. Bo po prostu zbijamy pionek na D4 i wchodzimy na D3 skoczkiem. Drugi skoczek broni. Goniec broni. No tak, totalna. Yy, tutaj się robi rozpierducha. Okay, tutaj wystarczy F6 teraz. Teraz ruch piąkiem F jest wskazany. I dobry. Dlatego, że nie ma co nas zaatakować. Dobra. On tutaj chce zbić. Żaden hetman, oczywiście nie może tam wejść. Teraz co tym? No tym zbijamy skoczek D3. Zbicie tutaj, to zbijamy gońcem, nie pozwalamy mu zrobić roszady. Bardzo przeszkadzamy tutaj w jego rozwoju. Kolejny pionek wisi. Za chwilę goniec B4 w zanadrzu, Hetman D7, długa roszada. Może krótka, ale długa będzie też OK, bo wieża od razu będzie na wolnej linii. Myślę, że proste tutaj są plany, proste założenia. No przeciwnik ma problem oczywiście z królem. I za bardzo nie widać, jak tego gońca stąd wypędzić. Sporo ruchów trzeba było wykonać, żeby go stąd wypędzić. Chociaż nie wiem, czy te ruchy są. Wskazane według. Znaczy, chodzi mi o to, że nie ma jak za bardzo figurami pograć, lekkimi, żeby tego gońca nacisnąć, bo on jest naciskany tylko przez Hetmana. Przez nic więcej. No i myśli, tutaj przeciwnik myśli. No cóż, cóż tu można powiedzieć ciekawego w tej sytuacji? Skoczek D2. Skoczek D2 powiedział. E, może Hetman D7 po prostu z opcją długiej roszady. Goniec jeszcze będzie miał swoją szansę. Aha, tutaj jest taka opcja dobra, ale już mam, mam pomysł na to. Długa roszada, bo jeżeli zagra tak, to zbijemy tutaj pionka. I skoczek zbija, i zbijamy skoczkę na D5, czyli będziemy mieli dwa pionki więcej. To już będzie bardzo dużo. A poza tym, po takim ruchu również można zagrać skoczek B4. Żeby tego skoczka odpędzić. I nie musimy się martwić o takie pionki. My mamy cały czas tutaj akcję w centrum. Cały czas tutaj on ma problem. Tędy, dobra. Przeciwnik chce prawdopodobnie zbić tu pionka. Pozwolę mu na to. Dlatego, że mam chytry plan. Goniec B4. Zwiążemy tego skoczka. Groże wybiciem tutaj. Jeżeli zbije, proszę bardzo, wybijemy. On zbije do końca. I nawet taki ruch B6 tego gońca na A7 może schować. W, nie, w pułapkę tutaj go wpędzić. Dobra. Poczekajcie, teraz mam taki. Może go to po prostu chodziło mi o to, o to, że B6 można zablokować tego gońca. Mogłem to zrobić od razu, ale ten ruch teraz już jest yy, myślę, że lepszy, bo po prostu naciskam na skoczka, który broni gońca, a chcę go za chwilę wziąć. I naciskamy bardzo mocno na ruch D2. A w ogóle tutaj grozi mat w dwóch posunięciach 1 i 2. To tak przy okazji ten mat grozi. I gość myśli, i gość myśli. No co, skoczek musi wrócić. A, jednak nie wrócił. Zbijamy. Hetman zbija i dajemy mata. Jak ważny jest układ figur w centrum, jak ważne jest wyprowadzanie figur. Powtarzam to do znudzenia. Bo to jest bardzo ważne. Jeżeli chcemy grać lepiej w szachy, to musimy pamiętać o figurach, o, jej, o ich aktywności, o ich potencjale, które współpracują ze sobą. Nie zawsze w ataku, czasami też w obronie. No tutaj to, no co, no nie ma co myśleć, no król nie może nigdzie pójść. No. Edman i koniec Ok Lecimy dalej 894, właśnie Powoli się zbliżamy do rankingu A tak zagramy, C5 Do rankingu 900 Zobaczymy jak przeciwnik zareaguje Może zbije, bicie najlepsze tutaj nie jest Przepchanie, jak najbardziej w porządku No dobra Zagramy sobie G6 i goniec G7 Taki plan sobie zastosujemy. E4. No, to wygląda dobrze. To wygląda dobrze. Widzę, że gość tutaj coś już ogarnia. Ogarnia. Skoczek na F6. Jeżeli zagra tutaj, to zbijemy. O, skoczek chciał tutaj przejść. On na C3 raczej czuje się też dobrze. Ale inne plany tutaj przeciwnika. Może jakieś na C4 zagranie chciał y, uskutecznić. Skoczek na F3. Dobra, robimy rozszadę. No, i cóż, naszym planem będzie zagranie D6, E6, czyli walka o centrum, rozbicie tego centrum, wejście wieżą na E8 i gra na skrzydle. Oj, za szybkie ataki, panie kolego. Mm -mm. Gramy D6, przytrzymujemy ten, ten punkt teraz na E5, i w następnym ruchu mamy E6. Poza tym, jeszcze jest goniec G4, w razie czego H4 pokazuje, że tutaj będzie słabość na H3, a taki szybki atak raczej. Y co tu się dzieje? Skoczek wrócił? O co chodzi w ogóle? No on chyba chciał tutaj podparcie od Hetmana, coś tak mi się wydaje, jakieś tutaj bzdurki mu się ułożyły. Może chciał końcem, może chce za końcem tu zagrać i zagrać h A to w ogóle olewamy tą sprawę tego pionka. O, jeszcze lepiej, zobaczcie. A my zbijamy pionka na d5 i teraz grozi wzięcie na g4. A jak zagra tak, to gramy po prostu tu. To już widzimy, dlaczego Skoczek uciekł na g1. No, te ataki nie są kompletnie groźne. Bijemy skoczkę na 4, mamy już dwa pionki więcej w centrum. Jest taka zasada, oczywiście, jak nas atakują na skrzydle, to my kontratakujemy w centrum lub na drugim skrzydle. Taka zasada ogólna, która się może czasami przydać. No to co, wyprowadzamy skoczka, kompletnie tutaj olewamy sprawę z tymi pionkami. Skoczek w grze, za chwilę goniec. Tutaj, właśnie którym pionkiem wybić bo jak wybiję tym, dostanę szacha, a tutaj się nic nie będzie działo. Tym pionkiem? Tym pionkiem. Mimo wszystko otwieramy tutaj e, pole dla wieży, dlatego, że zagram sobie tu wieżą i zawsze król ma ucieczkę. Ten pionek blokuje gońca do ataku, nic tutaj się złego nie stanie. Poza tym co? Hetman musiałby się znaleźć na polu h2 lub h4, żeby tu atakować, e, próbować dać mata, a nie ma na to czasu. Znaczy białe nie mają na to czasu. Będzie szedł kontratak silny. No figury stoją w miejscu, zobaczcie, białe tak naprawdę nie pograły tutaj. Mogę zbić, nie muszę, no za bardzo właśnie nie chcę tego robić. Bardziej taki ruch bym zagrał. Tak zagram. Jeżeli zbije mi pionka na c5, to damy szacha, on b4 będzie bronił, a my zbijemy tu. Zbi jeżeli zbije wieżę, to tutaj chyba jakieś prawie maty są tym skoczkiem, będziemy go tutaj mocno straszyć, męczyć. Ta jakości nie ma tutaj znaczenia. Poza tym, nawet wieża E8, jakby co można. Man E2 przeciwnik przygotowuje się do, do długiej roszady, a my szturmujemy go pionkami. Goniec F4, prawdopodobnie i wtedy po prostu tutaj goniec na F5. Ewentualnie wieża na E8. Dobra, koniec na F5 niech będzie. I wieże wstawimy za chwilę na 8 żeby zawsze ten król miał zawsze na F8 jakieś takie opcje ucieczki. Dobra, jest długa roszada. Centralizujemy Hetmana. Jeszcze wieża E8, nie musimy się śpieszyć. Tutaj chcę zagrać Hetmanem na A2. Wszystko widzi. OK. No to wieża E8. Już jestem tutaj spokojniejszy. Znaczy w ogóle jestem spokojny w tej pozycji. Tylko chodzi o to, że Zawsze ten król ma ucieczkę, w razie co. No właśnie, bo widzicie, że on tutaj próbuje... Gramy sobie e on próbuje zagrać hetmanem tutaj, żeby dać Marta, a teraz król zawsze na f8 ucieka. Dokładnie tak się dzieje. Taki jeden szach, nic nam nie grozi. I właśnie widzimy teraz potencjał wieży na e przy okazji. To tak fajnie wygląda, jak hetman wchodzi do obozu, atakuje, ale no, no nic się nie dzieje, absolutnie. na no to hop. A tak zauważam, że gość tak coś próbuje tutaj kombinować tak swoimi siłami. To fajnie wygląda, tylko że oczywiście tutaj sporo taktyki, jeszcze takich niedociągnięć, yy, wiadomo. Tutaj wybijemy z tej strony, żeby to uwierzę, stąd odciągnąć, co nie ma znaczenia większego. Yy, i teraz się zastanawiam, aha, chyba tutaj po prostu grozimy matem. Tak w ogóle można było od razu zagrać, bo też grozimy zagraniem tu. No właśnie, tu się wszystko dobrze, dobrze się wszystko ułożyło. No te partyki są, zobaczcie, w tym odcinku są takie w miarę, a tu mamy mata, w miarę takie... No, dłuższe powiedzmy. Lecimy z kolejną partią. 858 D4. Yy, spróbujmy, może jakiegoś gambitu. Niech będzie Englund Gambit. I tak? Tak się gra? W sumie nie wiem. Trochę poświrujmy. Goniec D6. Trochę poświrujmy. Zobaczymy, jak tutaj gość się zachował. Dałem pionka. I teraz skoczek na F6. Goniec tutaj, co? Dobra, idziemy skoczkiem. Co? Dobra, róbmy tą roszadę. Problemy z głowy. E4 prawdopodobnie. Mi się już tutaj bardzo chce... Coś poświęcić, słuchajcie Święcimy, jak zbije to jest mat na H4 <laughs> Przepraszam, no znowu w siedmiu ruchach no. Trochę to śmieszne było, ale no gość sam się wystawił E4, jedziemy Ale poszło szybko Skoczek, go Szybki skoczek nie jest zły Czy znowu będzie skoczek C6, czy jakoś przeciwnik mnie zaskoczy i zagra e 6 nie zagrał. Dobra, D4. To taki, taka partia szkocka, czy znaczy Gambit szkocki, to jest dobry debiut na taki początek gry. No znowu te F6, zobaczcie. Znowu te F6, zobaczcie, jak to się powtarza często. Często powtarzane szkolne błędy. Masakra. Nie wiem, co ludzi kieruje, żeby grać w ten sposób. Ale już trochę lepiej, bo teraz nie będę mógł dać tak łatwo mata. Dobra, wyprowadzę skoczka, żeby pilnować pole D5. Żeby nie kontrolował. A6 tak będzie chciał zagrać. Zagramy a 4 Chcę utrzymać tego silnego gońca na tej diagonali. A2G8. Czyli już nie robię ruszady, tylko przeciwdziałam groźbom przeciwnika. Ten ruch na pewno był po to, żeby grać B5. Skoczek B4. Kompletnie bez sensu posunięcie. Bijemy, bijemy, skoczek bije i na końcu zwiastuje mata na F7. Znowu jakieś 9 ruchów. 7, 9. O! To mnie zaskoczył. Zróbmy roszadę. Mamy na to czas. Poczekamy na bicie. Jeżeli nie zbije, to bicie w przelocie, panie kolego. Czekałem na to. Czekałem na to bicie w przelocie. No ale to już jest ciężka sytuacja, oczywiście. Skoczek G6 może zagrać. Tak? Gramy tak. Otwieramy linię. Otwieramy tutaj dojście na pole G5, nie ma się tutaj co szczypać. O, ciekawe, też próbuje tutaj gość swoich sił, no i fajnie zagrał. Fajnie, fajnie zagrał, okej. Okay. Ale my mamy taki ruch na przykład, goniec na B3, który broni na C2. Też dobry motyw obronny, przy okazji goniec dalej zachowuje swoją siłę po diagonali. Bicie nastąpiło, wieża E1. Interesuje mnie ten pionek. Aha, tutaj on może wybić, może wybić, ok. Zaatakujemy przy okazji gońcem Hetmana. No, a tak jakby tutaj trochę opór stawia gość, ale to i tak y, nie może zrobić w ogóle roszady. To jest jego raczej mankament. Y, tutaj, co zagrać? Tak mi się narzuca, tak dostanę. No cóż tu grać teraz? Dobra, gramy H4. Spróbujemy zagrać H5, żeby odpędzić obrońcę punktu E5, żeby tutaj skoczkiem zbić na E5 za chwilę. Sam zagrał H5. Słuchajcie, gość trochę tutaj chyba ogarnia. Czy debil zagrał bardzo słabo, ale coś tu zaczął ogarniać. Dobra, skoczek do centrum. Ta wymiana będzie jak najbardziej korzystna. Jak wymienimy gońca, który może walczyć z naszym gońcem, to jest na pewno ok. Dobra, wymiana, wymiana. Oper. Zobaczcie Goniec nie pozwala zrobić długiej roszady A drugi goniec nie pozwala zrobić krótkiej roszady Gońce się spisują na medal Co ciekawe jest równo w materiale Następnym planem będzie zagranie Hetmanem na E2 Czyli wprowadzenie ciężkiej figury Po raz kolejny I na przykład wieża D1 No i wygląda to bardzo dobrze. No tak, trzeba czasami pomyśleć w szachach. Czasami trzeba. Bierzec 8. Dobre gramy ze swoim planem. Przy okazji, też jeszcze wzmocnienie punktu C4. Bo czasem pionek może iść nas tutaj próbować um, zaatakować. Ale nie musimy się tego obawiać. W następnym ruchu gramy wieża D1. Budujemy napięcie i będzie groziło na przykład zbicie na B4. Uderzenie na E5. Proste ruchy. Bardzo wygodna pozycja. Pionek w centrum przyblokowane przez figurę, które mają też potencjał za chwilę. Też warto zwrócić na, y, uwagę na figury, jak stoją u przeciwnika, jak są porostrzelane, nie są skoordynowane, a figury u białych, które fajnie ze sobą tutaj współgrają. No, tak, to jest podstawienie figury. Y, bierzemy tutaj go, skoczka na F4. Nie można oczywiście odbić. Możemy nawet chyba tutaj zbić od razu. Dobierać się do króla. Przecież można było to też zostawić. Można było tak zagrać. Ale to bez znaczenia. Każde tutaj ruchy chyba są już dobre. Atakujące. Dobra. Wierzą tym razem. Król, gdzie tutaj? I wieża D1. Skoczek bijemy gońcem. I już się robi po zawodach. Dajmy no szacha. Może tu. Czemu by nie? Pionka wziąć można. Hop. Jeżeli zbije skoczka, to tutaj. A wieża może zagrać tak, ale to będzie związanie. Wieczne związanie. Nawet można tą wieżę zbić po prostu. E, OK. Zagramy pionkiem, grozi g5, a jak król odejdzie, to no mogę też tu zbić, no ale zbiję raczej wieżę, zbiję wieżę, żeby sobie uprościć, no i pioneczki maszerują. To też fajny przykład a5, y, to już nie ma znaczenia w tej sytuacji, ale to jest bardzo dobra idea, która zatrzymuje dwa pionki, zobaczcie, pionek a5 zatrzymuje dwa pionki, pionki idą same. Tutaj sobie pomogę jeszcze drugimi pionkami. O, to już zasuwa pionek. Mamy deklarowany mat na poluki 7. Jest. No dobrze, 874 słuchajcie. Yy, no w tym odcinku 900 nie będzie. Myślę, że w kolejnym już się uda to zrobić. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku Speedruna 2.0.